Stan wojenny przy granicy? Rzecznik rządu komentuje: Granica z Białorusią. Rzecznik rządu: Nie ma decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego. Rzecznik rządu Piotr Emler przekazał, że nie ma decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego na granicy polsko-białoruskiej. Zapowiedział również, że gdy stan wyjątkowy w tym regionie się skończy, dostęp do strefy przygranicznej będzie ograniczony przez zapisy ustawy dotyczące budowy zapory. W poniedziałek rano media obiegła informacja o dużej grupie migrantów, która planuje przekroczyć granicę Białorusi z Polską. Migranci znajdują się w okolicy przejścia granicznego w Kuźnicy. Z ostatnich informacji oraz materiałów wideo publikowanych m.in. przez MON wynika, że próbują siłowo wejść na terytorium Polski. Sytuacja na granicy. Kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy Piotr Müller pytany we wtorek w radiu wneto o rozwiązania zabezpieczające polską granicę w obliczu tych wydarzeń, podkreślił, że odpowiedzią strony polskiej na działania białoruskie jest ciągłe zwiększanie sił zabezpieczających granicę. Jak poinformował, obecnie na granicy polsko-białoruskiej pracuje kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy różnych formacji Straży Granicznej, Policji oraz żołnierzy Wojska Polskiego i Wojsko Obrony Terytorialnej. A liczba tej jest zwiększana. Jak podkreślił, obecnie nie ma planu wprowadzenia stanu wojennego przy granicy. Mamy do czynienia z działaniami ohybrydowymi, zaznaczył rzecznik rządu. Zwrócił uwagę, że prób forsowania granicy dokonują nie białoruscy funkcjonariusze, ale instruowani przez nich migranci. To trudniejsza sytuacja polityczna i prawna, zauważył. Możemy się tylko spodziewać, że te działania będą się nasilać, powiedział. Spodziewamy się kolejnych działań. W nocy były pojedyncze próby przekroczenia polskiej granicy, ale nie dochodziło do scen takich, jak wczoraj w ciągu dnia, powiedział Emler. Poinformował także, że w nocy do grupy migrantów, która obozuje niedaleko Kuźnicy dołączyły kolejne osoby, ale nie ma na razie informacji o kolejnych licznych kolumnach migrantów zmierzających w stronę polskiej granicy. Kuźnica Spotkanie z Mateuszem Morawieckim Emler poinformował, że we wtorek rano premier Mateusz Morawiecki oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak byli w Kuźnicy, gdzie spotkali się z żołnierzami. Pytany o metody zabezpieczania granicy i próby niszczenia zbudowanego do tej pory ogrodzenia, zaznaczył, że zniszczone ogrodzenie będzie w miarę możliwości odbudowywane. Przypomniał również, że docelowo na granicy ma powstać o wiele bardziej skuteczna duża zapora. Odnosząc się do kwestii trwającego w strefie przy granicy polsko-białoruskiej stanu wyjątkowego, M ocenił, że wprowadzenie go było bardzo dobrą decyzją. Zapowiedział, że gdy 30 listopada stan wyjątkowy się skończy, w zabezpieczaniu granicy pomocne będą zapisy uchwalonej przez Sejm ustawy o budowie zapory, które będą ograniczały możliwość przebywania w strefie przy samej granicy państwowej. W związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej od torku, od godzina. 7 rano, do odwołania, zawieszony został ruch graniczny na drogowym przejściu w kuźnicy. Zarówno osobowy, jak i towarowy. Zawieszony zostanie ruch zarówno towarowy, jak i osobowy. Przejście w kuźnicy będzie zamknięte do odwołania.